Dzień dobry, z tej strony Arturek 7337. Dzisiaj zagramy sobie w taką grę Overwatch się nazywa. I może zaprezentuję tu co nieco z tej gry. Jest to gra taka strzelankowa, takie bym powiedział. Takie połączenie troszeczkę, taka hybryda, prawda? Chyba każdy wie o co chodzi. Można tu również zdobywać skórki do postaci, na przykład tu jest taki jak jest, nie wiem, jak jest muzyńskie w ogóle. I normalnie jest zielone takie żółte. Ja mam takie niebieskie, bo muzyńskie takie bardziej mi się kojarzy. No, to taki przykład, a też mam takie droższe skórki. Że tu jest jakaś taka lowka normalnie sobie, niebieska. O, a ja mam takiego ptaszka na niej, co nie? Więc to taka fajna sprawa, myślę. I dzisiaj wam postaram się kilka postaci zaprezentować, bo ja się trochę znam na tej grze, no nie ukrywam. Może troszeczkę pod głosek grę w ogóle, to by był dobry pomysł. Jakby tak była gra, o, to by chyba było dobrze. No i na pierwszym miejscu jest właśnie Fawa, się chyba nazywa, tam pytałem. To jest taka babka, ona ogólnie lata, jest z nią taka sprawa, że postacie mają też umiejętności. I Fara ma na przykład dwie. I pierwsza jest, że ona leci tak wysoko. I że potem lata na spacji, tak jak się w kafe. Druga jest, że tak ciska E i tak odwróca jak ciska. No. No i też może normalnie strzelać i ona dużo bije obrażeń. I tak niszczymy to jakieś takie ryjce dziwne w ogóle. No dobrze. Lecimy sobie dalej. To będzie taka krótka, myślę, prezentacja. Tak z rakietami sobie strzelamy, prawda? Wszystko elegancko dosyć, mam wrażenie. Tam tak strzelimy im dobrze, żebyśmy ich mieli bardziej na widoku, sobie tak strzelimy. No dobrze, myślę, że to tyle z Fary. I potem w komentarzu napiszcie, jaką postacią byście najchętniej zagrali w Overwatchu właśnie. No. Dalej jest Genny. To jest taki, nie wiem, jakiś smok robot, taki gówniak w ogóle. I on się tak umie wspinać po stanach. O tak, tak się wspina, patrzcie. W ogóle nie wiem, co to ma znaczyć, jakiś gówniak takim dziwnym mi się wydaje. No i ma dwa rodzaje ataków, jeden są takie trzy w linii, te takie, te rajki właśnie latające, a możemy też takie, o pyk, takie szybkie. I ma dwie umiejętności, także pierwsza jest Swift, wiadomo, pod Swiftem ma taki przelot, taki ten, i on albo może służyć do zadawania obrażeń, albo może służyć do czegoś innego, co wam zaraz pokażę. Może też służyć tak, że tak skaczemy, bo on też potrafi podwójnie skakać. I może być tak, że tak skaczemy dookoła kogoś, zabijamy, a potem jak nas gonią, to robimy szybko tak, pyk i jest ucieczka. I to jest takie całkiem sympatyczne. No i to każda postać ma ulti tak zwane, kto grał w LoL'a, ten trochę może kojarzy coś, mam nadzieję. No i tu też możemy tak odbijać, a ulti to jest, że taki mieczyk, o cyk, cyk, pyk, wszystko, wszystko elegancko. On ma nawet duży zasięg ten miecz, ja byłem tym zaskoczony na początku. Dobra, kolejna postać, trochę przyspieszymy, jest Macree. To jest taki z rewolwerem, F8 rewolwer, prawda? Jak to jest skillowa postać, ja mam taki wycerownik tu i jak strzelamy heby sobie, to jest wszystko bardzo dobrze, bardzo fajna postać. Ja polecam grać na trochę mniejszym DPI w przypadku tej postaci
mamy dwie umiejętności. Pierwsza to jest takie turlanie, że się turlamy i on nam wylobuje. Trochę tego nie rozumiem, no ale tak właśnie jest. Tak właśnie jest, ja mam mówić prawdę. A drugie jest, że tak, o trochę się nie spłaciłem, ale że oni się tak zatrzymują wtedy w każdym razie. To jest taka też sprawa inna właśnie. Dobrze, kolejna postać jest smuga, tak zwany tracer. O, tu mam tę fajną skórkę, bardzo mi się podoba. To jest taka trochę denerwująca postać. Ona ma bardzo mało życia, ale tak strzela i tak ucieka pod shiftem. Ma taką ucieczkę właśnie. Jeszcze może się tak cofnąć w twarzy. To ja tego trochę kompletnie nie ogarnam, się wam przyznam. Bo jak się w czasie można cofać, jak coś tam, no trochę głupie, szczerze mówiąc. No, dalej we sądwa. Ona ma taki trochę dziwny wyjedź. Patrzcie. Bo ma tu jakieś takie, nie wiem w ogóle, jakieś takie tu koło wyjścia. No. I można nią strzelać po prostu tak przed takim karabinem, jakby no, taki karabin. To jest pod prawym się to nazywa. To jest postać, ona ma trzy umiejętności, to jest bardzo dużo. I po pierwsze możemy widzieć takich wrogów, co mają kurde, nie udało mi się, bo go zabiłem za szybko. Ale patrzcie, jak go trochę obijemy, o, to go potem widać przez ścianę, że on ma mało życia i można wychylić i go zabić. Poza tym mamy jeszcze pod prawym tak, że mu zabieramy wszystkie umiejki i tak samo jak zrobimy apteczka, to będę więcej leczyć i nie będę leczyć wrogów, więc bardzo przydatna, o, zaprezentuję. Bardzo przydatna umiejętność, nawet będę więcej leczyć, a wrogów w ogóle nie będę mogła. Potem mamy lewy shift, jesteśmy niewidzialni, tak jak trochę spiek w Team Fortress właśnie. No, już mamy ulti widać. Albo też, właśnie, atak wręcz potrwał, każda postać ma taką opcję. No, i co jeszcze? Pod E mamy tak zwany translokator. Ja to używam tak, zaprezentuję wam jak wam sądzą. Rzucam to gdzieś w miejsce, gdzie jest moja drużyna. Włączam niewidzialność. Przekradam się tu. Szybko do nich strzelam, ich zabijam wszystkich, bo jestem dobry gwarz. Jak mi się kończy translokator, to szybko się cofam. No nie, nie zdążyłem, ale w każdym razie translokator działa tak, że go wyrzucamy. I potem mamy 15 sekund, gdzie on działa i możemy się znowu do niego tak, o, teleportować. Taka przydatna myślę sprawa. Jeszcze ulti, to nie wiem co to robi, jakie takie dziwne ryjce są na tym ulti, no ja tego w ogóle nie ogarniam, szczerze mówiąc. Dobra, dalej, to trochę długo zajęła prezentacja, już będzie krócej następne. To jest Wniwiaw, on ogólnie tak strzela dobre heady, on ma bardzo duże obrażenia, to jest moja chyba jedna z ulubionych postaci, ale na nią gram trochę. I ma dwie umiejętności. Pierwsza to jest taki teleport, by tak się możemy przenieść gdzie się chcemy. A druga to jest, że jak weźmiemy shift, to jesteśmy na chwilę nieśmiertelni i tacy szybsi, no ale nie można strzelać wtedy niestety, no. I to tak to wygląda i patrzcie, i się przeteleportujemy do bazy, o. I proszę, jak się przyspiesza dzięki temu prezentacja. Na koniec jest żołnierz 76. Ma jakieś dziwne takie w ogóle brylki, ja nie wiem co one oznaczają w ogóle. No. I można nim strzelać właśnie takie heady, on chyba bije największe obrażenia w dwie, jakby to podsumować. Możemy też tak biec. A jak nas trochę obiją, też ma takie rakiety, o tu. A jak nas trochę obiją, o, mamy 180, no 150 HP gdzieś. I dajemy E, to nas leczy w takie kółko, co nie? To też myślę dosyć przydatna sprawa, jakby ktoś nie wiedział. I możemy też zrobić takie rocket jumpy lekkie. To chyba każdy też z TFA dwójki kojarzy. Bastion to jest taka kolejna postać już z gatunku obronnych.
No bo widzała, ona tak wyszy, rozstawiamy, to jest postać dla słabych graczy. To tak rozstawiamy, zamieniamy w taką wiewyszkę, że nie można chodzić. I strzelamy do wszystkich dookoła i denerwujemy wszystkich, no. I możemy też się leczyć tutaj i to chyba wszystko tak naprawdę. I tu też możemy sobie trochę strzelać, no ale tak jest dużo lepiej, to nie? No widzicie sami. Jeszcze poczekamy, aż jakaś pipka wychyli, o proszę, tak zaprezentowałem. Kolejny jest Hanzo, ja go trochę nie ogarniam, szczerze mówiąc. On sobie jako strzela takie strzały w głowę też, ale ja tego trochę nie rozumiem. I możemy założyć inną strzałę, ta jest taka trochę kulkowa, mi się wydaje. To takie dziwna sprawa trochę. No i tak wszystkich nam wykrywa przez ściany, taki wallhack to jest, dlatego to jest postać dla cheaterów, ja wam mówię, to jest postać dla cheaterów. No trochę nie umiem trafić sobie, ja. No, teraz se trafimy. O, piękny Hedwig. Kurczę! No, a pod E mamy coś takiego, taką trójkątną i takie wespy wylatują dziwne. To ja tego trochę nie ogarniam. Aha, i też się możemy wspierać po ścianach, jak ten taki metalowy typek, no. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Ja trochę mało o tym przypominam, bo się skupiam na grze. I też wiem, że już każdy zostawia łapkę, bo po prostu każdy wie, jakie to jest ważne bardzo. Też kliknijcie dzwoneczek. No i ruszył mój fanpage na Facebooku, wreszcie, słuchajcie. No widzieliście pod ostatnim filmem, gdzie to zapowiadałem dużo łapek, naprawdę. Więc jest już fanpage. Ja dam wam linka dzisiaj pod tym filmem, więc zajrzyjcie już tam w opis, tam już jest Facebook. Pamiętajcie, zapraszajcie znajomych do lajkowania Peja ogólnie. To jest naprawdę fajny Pej, tam się pojawi też informacja między innymi o tym odcinku i o innych. Więc naprawdę zapraszam, fajne rzeczy. Tam będzie się wszystko pojawiać, o czym będzie się musieć wiedzieć, więc naprawdę warto sobie zalajkować Pej. No i May, tak jak zaprezentowałem, ma takie dwa rodzaje strzału. Może związany z bałwanka, bo mam fajną skórkę taką. I też można taką ścianę sobie zrobić, co blokuje typów ogólnie. A ulti to jest takie, że zamrawa wszystkich. Ale ja nie chcę, żeby mój kanał był taki zamrowany, tylko żebyście byli cały czas aktywni pod filmami, więc... To jest fajna informacja, mam nadzieję. Wy jestem Pej. No, i tak to ogólnie wygląda. I też można robić takie triki, że się tak potwadzamy na tej stronie. Dzisiaj taki trochę dłuższy odcinek, taki bardziej gameplayowy typowo, no ale myślę, że jesteśmy zadowoleni. Dalej jest Thornbjorn. Aha, jeśli chcecie też odcinek z Overwatcha taki, że po prostu będziemy grzać sobie normalne mecze z gwaczami, to koniecznie napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej Overwatcha, bo jak gwierka wam się spodoba, no to ja będę nagrywał. Ja osobiście Overwatcha bardzo lubię, jestem bardzo dobrym gwaczem, to no. I też on ma takie dwa, ma dwie bronie. Pierwsza jest taki błotek, to uderzamy w naszą wiewyszkę, co budujemy i woda się ulepsza wtedy. I jest też umiejętność, że wypuszczamy pancerz taki, że budujemy właśnie nową wiewyszkę. I że taka nitownica, co też umie strzelać się po dwa razy. W sensie tak albo tak, albo tak, o cyk. I to jest bardzo skomplikowana postać, bo ma bardzo dużo rzeczy, jak wam zaprezentowałem przed chwilą. O, i pancerze sobie pozbieramy. I jeszcze super w umie. To jest to, że tak zaczynamy szybko napieprzać taki duży damage z tej wieżyczki. To jest bardzo duże też nawiązanie do TFA 2 z tymi takimi, szczerze mówiąc, no, rzeczami wszystkimi. To jest dużo z TFA, trochę z CS-a, trochę... Ale pamiętajcie, że Paladins to jest podróbka Overwatcha w ogóle, to jest... No. I kolejna postać, tak zwana Widowmaker, prawda? Ona ma też mam fajną skórkę do niej.
I działa ona tak, że ma taką strzelbę, ona ma dwa rodzaje strzelania, albo tak zoomujemy i jakby w 100% strzelamy heavy, ale to jest trudne, no wiadomo. Albo możemy tak jak takim assault riflem, no ale to wolno wchodzi wtedy w życie. Taka kiepska postać ogólnie mi się wydaje, tu level system taka kotwiczka, a tu taka jakby mina. No ale ona też zadaje bardzo małe obrażeń, więc taka kiepska postać, ja nią nie gwam osobiście. Ja mam fajny skin. No i Junkrat to jest dla odmiany bardzo dobra postać, bardzo trudna też. Po prostu on strzela takimi grenatami, to jest chyba moja ulubiona postać teraz. Strzelamy takie grenaty, takie neidziki trochę. I jak strzelamy te grenaty, to one wybuchają potem, te neidziki. I jest taka wybuchowa zabawa, można by powiedzieć, tak zabawnie. I też może robić takie pułapki, że taka pułapka, o, i Brook wtedy jest taki uwięziony, można łatwo do niego strzelić. Albo mamy rzucić taką jakąś minę i jak wpiszemy prawie, to ona se wybucha i to jest taka fajna postać. Bardzo duże obrażenia, bardzo fajne obrażenia. No i jeszcze ulti, to jest taka opona, co se wystrzelamy. Ona też może jeździć po ścianach. No i se ją wysadzamy jak se chcemy, więc o, pyk na przykład i trzy zabiliśmy. Dziękuję bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę koniecznie za tą akcję. Kolejną postacią jest Diva, mam nadzieję, że już subskrybujecie. Ona tak se strzela jak se idzie i ogólnie to jest nawet spoko postać. Pod prawym ma takie blokowanie, że nic nie może do niej strzelić, patrzcie. O, i nic do nas nie strzela. A pod lewym ma takie latanie, ono jest fajne do ucieczki. Taka prosta postać ogólnie. Dalej jest Orisa. Orisa jest tankiem, czyli ma dużo HP. Ona ma takie, to jest nowa postać w Overwatch, także niektórzy mogą jej jeszcze dobrze nie kojarzyć. Ale na pewno ci, co kojarzą, łapka w górę, komentarz, że kojarzę Orisę, prawda? I ona ma dużo umiejętności, też trudna postać. Tu pod prawym taka kulka, ona tak łączy ludzi i wybucha sobie. Tu jest taka tarczka, taka trochę jak inna postać ma, ale to nie będę spoilerował jaka. Kurde, nie umiem się trafić, czekajcie. Tu ma taka piąska jest. A masz, kurde, gincie wszyscy, zdychaj w smaczarzu. Dobrze, ale go porobiłem, no. Tu jest taka tarcza, ona chroni, a tu jest takie, że taka piąstka i że mało damage'a dostajemy właśnie. Tylko, że jest wolna ta postać, więc taka trochę, nie wiem, no. Nie lubię raczej jej. Reinhardt teraz, on właśnie ma taką dużą tarczę, ale on nią może ruszać. I ma taki młot, to jest taki dziadek zegarmistrz, mi się wydaje, trochę. I na 3 hity schodzi taki bot, więc nawet fajny wynik myślę. Ja mam ogólnie lubię stosować iBota do Reinharda. To taki wart, kto załapał, może powiedzieć. I pod E mamy taki podcisk wystrzelić. Nawet duże obrażenia, ale on się długo regeneruje, no. A pod trochę przepraszam za mój kata dzisiaj. A jak jest lewy shift, to poczekajcie, to wam pokażę zaraz. Przypominam, żebyście zasubskrybowali kanał. O, i tak, i dociskamy tak do ściany typów. No to jest coś świetnego, mi się wydaje. I tak właśnie wygląda Reinhardt, jeszcze ta tarcza, może pokażę jak działa. Tak obejmiemy ich. O, i tak nam schodzi tu wycie na górze, tak że widać, że tarcza blokuje. O, a jeszcze ulti to jest, że patrzcie. Że ciskamy Q. O. I tak oni leżą na ziemi śmiesznie. Jest śmieszna kwestia jeszcze. Więc to taki miły akcencik humorystyczny. Dobrze. Kolejna postać w wieprzu. On taki ma brzydki ryjec, jak spojrzycie sobie. Ale myślę, że i tak można polecić znajomym, zostawić pozytywny komentarz. I tak strzelamy. Taki bardzo duży damage, bardzo duży. Pod lewym shiftem jest taki hak, że przyciąga, żeby łatwiej było trafić. O, cyk. A pod E jest takie leczenie, tylko że mam akurat full HP, bo jestem dobry w tą grę, więc wiadomo.
kolejna postać, Winston. Ja mam też elitarny skin do niego, bardzo dobry. I on dwa tak by se strzela takim trondaskiem. Trondaskiem. Patrzcie, strzelamy trondaskiem teraz w nich. O, jak się tak strzela właśnie trondaskiem, to jest zabawnie zawsze. Też możemy zrobić taką wielką tarczę, taką jebitną, o patrzcie. Ej, patrzcie, jaka to jest zajebiście wielka tarcza, taka kulista. I też możemy zrobić taki skok sobie z plecakiem jakby. I wtedy tak zadajmy obrażenia. Ale ja trochę nie rozumiem tej postaci, szczerze mówiąc, ja nie lubię. Dalej jest Zarya. Ona jest bardzo, bardzo fajna postać. Różowe paznokcie widać też. I możemy się strzelać do ludzi. Takie mamy dwa rodzaje strzelania. Albo taki płomień, jak widzieliście przed chwilą. Albo to się nazywa grenaty energetyczne. To tak strzelamy tymi grenatami sobie. Ale to nie jest koniec, bo tu widzicie taką liczbę pod kropką. To możemy dać komuś tarczę właśnie. I wtedy to nam będzie ładować nam będzie moc tego działa i będzie większe obrażenia bić. Ale ja trochę nie umiem tego używać, szczerze się przyznam uczciwie. Więc to tak, ale fajnie, ale fajnie. Ogólnie. Dalej jest Anaton, taki mój kolega, bardzo dobrze nią gwa. Niech zostawi teraz łapkę w górę. Ona tak zadaje duże obrażenia po prostu jak strzela, tak czuje trochę. A też potrafi leczyć, patrzcie, strzelimy do naszego, co ma mało życia. I widzicie, i go tak leczymy, że on dostaje życia. Więc to jest fajna sprawa. Możemy też wrzucić takiego Neidzika, on tak leczy wszystkich. Albo możemy też uśpić kogoś i wtedy jest fajnie, tak zwana gitara Shema. No. Nie trzeba zoomować, ale można, wiadomo. I teraz ciekawostka. Jeśli zoomujemy, to widać taką linię za strzałem, a jeśli nie, to nie widać. Musicie koniecznie zostawić na tą ciekawostkę łapkę w górę. Dalej, Lucio, to jest ten taki murzyńskie ścierwo, co właśnie mówiłem, hehe. Dobra, tak on potrafi odpychać, tak se strzelać. Jeszcze on, patrzcie, on umie tu zmieniać utwór i albo tak przyspiesza, albo leczy wszystkich dookoła i to jest bardzo fajne. Pod prawym właśnie takie odepchnięcie, a pod E tak wzmacnia ten efekt, czyli albo mocniej przyspiesza, albo mocniej leczy niż zwykle. Co nie? Więc fajna sprawa, myślę. Za co musicie koniecznie zostawić łapkę w górę. I też można tak surfować, tak patrzcie. No tak wciskamy i tak jakoś jedziemy po ścianie. No ja trochę nie umiem, jak widać, ale są eksperci w tej dziedzinie. Są i śmieją. Pokażcie się i wrzućcie teraz, rozwalcie ten system w ogóle i zostawcie pod tym filmem 10 łapek w górę. Tak co 10 łapek w górę i mnóstwo pozytywnych komentarzy i to doświadczę wszystkim. Zrobimy ten kanał po prostu, zrobimy to. Tak to robimy. Naprawdę, jeśli ci się podoba tutaj kanał, to naprawdę łapkuj, polecaj, naprawdę bardzo mnie wesprzesz wtedy. Dalej jest Łaska. To jest taka fajna laska nawet, ona fajnie wygląda. Tylko trochę mniej make-upu bym jej dał, co nie? Takie ma fajne tutaj dwie cytrynki nawet, takie złociutkie. No i ona albo ma taką lachę, albo można zrobić właśnie nią laskę i tak leczyć jakby. Albo można nią zwiększyć obrażenia, albo można nią jeszcze strzelać takim pistoletem małym. I patrzcie, on niby jest taki mały i taki beznadziejny, a on bije największe obrażenia w grze, więc to też taka ciekawostka. O. Patrzcie, jak go zabijamy szybko. I też można zrobić tak, że podlatujemy do jakiegoś naszego, żeby go szybko, prawda, mu zrobić laską właśnie. Leczenie. No. To dalej. 3 metra. To już przedostatnia postać, więc przedostatnia faza na zostawienie łapki w górę. Tu twarujemy nią takie wieżyczki dziwne jakieś, takie gówniaki. I one biją sobie te nasze boty jakieś.
Dobra. I też możemy albo wyczarować się taką tarczę właśnie. O, taką dziwną trochę. Albo tak się postrzać po jakiegoś typa. I możemy zrobić, patrzcie, taki teleport. Że jak ktoś się teraz umrze, patrzcie. Jak ktoś się umrze i się wygeneruje na spawnie, to może się tam wejść i się tam przeniesie. Mi się nie chce, żeby był szybki odcinek, ale uwierzcie mi, że tak jest. Jak ktoś mi wierzy, łapa w górę, dzwoneczek, subskrypcja, poleca znajomym, wszystko, robimy to, słuchajcie, naprawdę robimy to. No, tu mamy zeniat, to jest taki robot i nie wiadomo jak na to mówić, czy ten zeniata, czy ten zeniat, czy ta zeniata. Napiszcie w komentarzu, jak coś się zna na wymowie. On tak napieprza takie kulki, ale patrzcie co on może zrobić. Może też tak załadować kilka kulek sobie. I tak jest wystrzelić prosto w głowę, to jest coś świetnego. Zobaczcie tak. Albo możemy też tak kogoś oznaczyć taką kulką i wtedy on patrzy jako obrażenia dostaje, coś świetnego. Możemy tak samo dać też taką żółtą kulkę naszemu właśnie koledze i wtedy ona go będzie leczyć, jak widzimy. No fajna sprawa. Naprawdę bardzo ciekawa postać. I to już byłaby ostatnia postać. Ja wam przypomnę, żeby zostawić koniecznie łapkę w górę pod tym materiałem, zasubskrybować kanał Cisej Dzwoneczek, no i odwiedzić fanpage na Facebooku, koniecznie dajcie lajka i ustawcie sobie, żeby wyświetlać powiadomienia w pierwszej kolejności. Tam wam pokażę potem, jak to zrobić. No i mam nadzieję, że wam się podobało moje nowe intro, no, bo też jest bardzo fajne, myślę. Ja sam zrobiłem w takiej stronie specjalnej, więc możecie zostawić łapkę w górę za to też. I tu jeszcze można takie dziwne rzeczy jakieś robić z nim. No, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić właśnie łapkę, polecić znajomym, komentarz, kliknąć dzwoneczek, zasubskrybować kanał, zalajkować fanpage na Facebooku i ustawić, żeby wyskakiwały jako pierwsze. No i ja wam już dziękuję, nie zapomnijcie o łapce. Cześć!